Było tak, że w drugiej klasie gimnazjum trafiłam do szpitala, bo zaczęło się ze mną dziać trochę nieciekawie, więc okazało się, że mam łzy. Miałam operację, potem poszłam na onkologię i tam już miałam leczenie. Miałam też radioterapię, potem nową chemioterapię i jakby to trwało wszystko około 2 lat. Po czym skończyłam leczenie i po tym czasie jakby dochodzę do siebie cały czas. Zawsze uwielbiałam jako dziecko oglądać finały Wielkiej Orkiestry. Kiedy miałam iść pierwszy raz, niestety zachorowałam, no ale trudno. Więc od kiedy tylko mogę, to staram się właśnie pomagać różnym fundacjom, które pomagają dzieciom, takim jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Mam Marzenie czy inne różne fundacje. Po prostu uważam, że dzieci zasługują na tą pomoc, bo dzieci nie powinny chorować, one powinny mieć dzieciństwo beztroskie. My robimy tutaj to od kilkunastu lat. Uważamy, że jest to najlepsza pomoc szpitalowi, jaką możemy dać. Właściwie na każdym oddziale, na którym uczymy, na którym kontaktujemy się z dziećmi, jest taka ogromna ilość tego sprzętu, że nie wydaje nam się możliwe, żeby szpital udźwignął swoją działalność bez tego sprzętu. Dlatego to robimy i to jest najbardziej satysfakcjonująca działalność, jaką można zrobić. Robimy to po prostu z dzieciakami, czasami z rodzicami, z nauczycielami, z osobami, które nas odwiedzają. Stanowimy taką grupę, która uważa, że to jest jedna z najbardziej rozsądnych rzeczy, jaką można robić. To wspaniały dzień przed nami. Mamy nadzieję, że on będzie tak piękny i tak wspaniały jak w poprzednich latach. Te dni były cudowne dla naszej ojczyzny. I oczekiwania są duże. Nasze oczekiwania też dlatego, bo przecież fundacja nam bardzo, bardzo pomogła i mam nadzieję, że bardzo nam będzie pomagała. Jeżeli pada pytanie, co nam potrzeba, wszystko nam potrzeba. Sprzętu nam potrzeba dużo, bo ten sprzęt ratuje dzieci. Ten sprzęt jest niezbędny, aby dobrze leczyć, nowocześnie leczyć i dać ofertę medyczną na najwyższym światowym poziomie. Wielka Orkiestra kupowała i kupuje sprzęt, który jest bardzo dobry. To nie jest byle jaki sprzęt. To nie jest taki, który można powiedzieć gdzieś tam wynegocjowano jakieś tam tańsze sprzęty. Nie, to są właśnie te najlepsze. Najlepsze aparaty, które wiele nawet ośrodków zachodnich chciałoby mieć, bo one są kupowane właśnie jako najlepsze. I jeżeli dysponujemy takim sprzętem, to cieszymy się ogromnie, bo przecież to nie jest dla nas, to jest dla naszych dzieci.